Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. O, nie, czekajcie, źle w mojej tubie. Różne miejsca sobie sprawdzam w mieszkaniu, żeby ocenić, gdzie akustyka do nagrywania vlogów jest najciekawsza. Mam dzisiaj dla was plotkarskie historie. Czy macie ochotę na plotkarskie historie? Otóż afterparty na Orange Video Fest. Ja się dziwię, że nie powiedziałem tej historii w zeszłym roku. Może bałem się, że zranię czyjeś uczucia, teraz minął rok, więc mogę. Jak widzicie, już mówię o ranieniu czyich uczuć, więc może być ciekawie. Otóż wyobraźcie sobie, że z reguły, być może to wiecie, może nie, afterparty ma od czasu do czasu sponsora. Czasami sponsorem takiego afterparty jest organizator imprezy, czasami jakaś niezależna firma. Orange Video Fest, jak sama nazwa wskazuje, sponsorem jest Orange, natomiast Orange nie jest chyba zainteresowany sponsorowaniem afterparty. Może jest, ja nie znam tych detali, ja tak nie jestem tak bardzo blisko tego, ale w zeszłym roku sponsorem afterparty była firma produkująca whisky. Nie pamiętam, jaka to była marka, ale to była taka z tych chyba takich dobrych whisky, bo rozpoznawałem ją wtedy, a teraz już mi trochę to umknęło. I jako, że sponsorem była whisky, to whisky stanowiła podstawę wszelkich napojów, które się tam pijało na tym afterparty. A moi drodzy, wśród youtuberów, którzy kreują się na gwiazdy, jest wielu młodych ludzi, znaczy oczywiście pełnoletnich, nie, żeby tam ktoś poił niepełnoletnich youtuberów alkoholem, nie, nic z tych rzeczy, tego powiedzieć nie chciałem. Aczkolwiek są to młodzi ludzie, którzy albo sprawdzają granice swoich możliwości, albo w zasadzie mają w nosie to, że je przekraczają, ponieważ nie dorośli do tego, by jeszcze zyskać szacunek do samych siebie. W związku z tym pojawiły się bardzo interesujące sytuacje. No bo wszyscy pili te napoje różne z whisky, ja też oczywiście, ale ja jestem człowiekiem statecznym, który doskonale wie, jak się poruszać w pionie. I gdzieś tak godzina, dwie po starcie imprezy pojawił się pierwszy problem. To znaczy, on polegał na tym, że były bardzo małe łazienki, a było bardzo dużo ludzi. Kolejka do ubikacji była tak ogromna, że sporo ludzi decydowało się na korzystanie z toalety na zewnątrz, a na zewnątrz był parking samochodowy, jakieś płoty, więc miejsc się dużo znalazło, zatem dookoła stali ludzie, nie do końca trzeźwi, którzy korzystali ze stojących w pobliżu samochodów jak z ubikacji. I takie tam, nie żeby sikali po szybach, ale gdzieś tam w kąciku. Ale potem pojawił się drugi problem. Otóż okazało się, że te napoje alkoholowe trafiły trochę do głowy i biedni młodzi youtuberzy, mój Boże, jak ze współczuciem na to patrzyłem, próbowali dostać się do ubikacji, żeby wyrzucić zawartość swojego żołądka w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach. Niestety była gigantyczna kolejka, wszystkim się chciało siku, więc oni niestety nie dawali rady doczekać do tej ubikacji. I efekt był taki, by ładnie to powiedzieć, bardzo szybko na podłodze, w okolicy tej całej imprezy zrobiło się bardzo, bardzo ślisko. To było niezwykłe. Ja spośród tych młodych youtuberów, i wybaczcie mi to bardzo, nie wszystkich kojarzę. Nie wszystkich kojarzę, bo dużo jest, strasznie już w zeszłym roku było dużo, ale niektóre twarze poznawałem. Do dzisiaj pamiętam, ale nie wymienię, nie bójcie się, nie będę aż takim plotkarzem, ale do dzisiaj pamiętam, jak znajome osoby zginały się w pół, targane torsjami i bólem żołądka, by się wypróżnić w miejscu publicznym, widocznym dla wszystkich innych youtuberów przerażonych całą sytuacją. To było dosyć ciekawe, więc mam tutaj w zasadzie dwie porady. Po pierwsze, dla młodych youtuberów, którym ta wiedza jest obca, musicie wyrobić w sobie świadomość swoich możliwości i też odrobinę szacunku dla samych siebie. Nie ma co się szmacić w miejscu publicznym, bo to nieładnie wygląda. Druga rzecz, dla organizatorów ewentualnych afterparty nie ma sensu, by
sponsorem był wytwórca alkoholu, który wymaga jeszcze dodatkowo, by wszystkie napitki tym alkoholem jakby poprawiać. Tak. To chciałem powiedzieć. Aha, no i w związku z tym, to był zeszłoroczny Orange Video Fest, a w tym roku było bardzo kulturalnie. Sponsorem chyba był jakiś napój energetyczny, ale nie było tego dużo. I ja zapamiętałem tylko, że na tym napoju energetycznym jest napisane, że on jest bezpieczny dla twoich dzieci. Ja tego nie czytałem, to mi ktoś przeczytał, więc mam nadzieję, że mnie nie ściemnił, więc tym razem sponsorem był napój energetyczny i wszyscy zachowywali się bardzo, bardzo dobrze. Nie było tam sytuacji, które wymagałyby plotkarstwa z mojej strony dzisiaj. I mam nadzieję, że mi się nie dostanie po uszach od nikogo za wygłaszanie tych opowieści, ale to były ciekawe rzeczy. Ciekawie tam było i śmiesznie na swój sposób. Jeśli ktoś oczywiście, jeśli komuś się udało ominąć te śliskie przestrzenie, bo jak ktoś wlazł tam, gdzie wleść nie chciał, a broń Boże się przewrócił, a mogło się to zdarzyć, ponieważ jak powiedziałem, nie wszyscy pion trzymali pewnie, no to jego przygody i jego opowieści mogłyby być zdecydowanie mniej zabawne niż moje. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, życzę miłego dnia, trzymajcie się, hej, hej!